Siema, siema. Wróciliśmy z rusztowaniem, więc nadchodzi ten moment, ta chwila, kiedy będziemy się brać za spoiny bez spiny. Nasze zabudowy są już gotowe w 100%. Tam u góry, teraz jeszcze nie widzicie, ale wam pokażę, na przebitkach skończone dwie zabudowy. Na szczycie tutaj sufitik tylko do domknięcia, ale tam jeszcze drobna przeróbka. No i tutaj na dole też się sporo urodziło takiej zabudowy z półką. To jakieś, powiedzmy, proste sufity. Oczywiście ta półka trochę nam skomplikowała i trochę instalacji, które się tam w niej zawiera. Tam w głąb jeszcze jeden pokój, łazienka, kotłownia i tutaj toaleta mikroskopijna. No i tam u góry wychodzimy na poddasze. Poddasze, które wygląda tak z tej perspektywy. Albo tak z tej perspektywy. No jest tutaj tego całkiem sporo. Master bedroom, tak z angielskiego, jakoś mi się przyswoiło, z garderobą, oczywiście okienko też do ogarnięcia, przejściowa łazienka, kolejny fragment zabudowy, pralnia z prysznicem, taka druga łazienka, no i tutaj jest jedna sypialnia. I druga sypialnia w lustrzanym odbiciu. Choć tutaj jest jeszcze taki element kosza. No tak, ale trochę tego jest. No, trochę było do zbudowania, a teraz jest trochę do poszpachlowania. Tak więc zabieramy się. Dzisiaj lecimy spoiny bez spiny. A ja ostatnio coś wam pokazywałem na grupie Sucha Zabudowa. Pokazywałem wam taką małą modyfikację boksa do wkrętów. Boksy do wkrętów już chyba znacie. Tutaj mamy mały, ale wariat, dwucalowy bokik z Kolumbii. No i tak jak wspominałem, największym zmartwieniem tego boksa było to, że największym problemem tego boksa jest fakt, że on jako pierwsze narzędzie w naszej całej układance tego właśnie spoinowego galimatiasu jest pierwszym narzędziem, które dotyka płyty. No i problem polega na tym, że dotyka tej płyty tą stopką tutaj. Tych kółek, że tak powiem, w zestawie normalnie nie ma, dla wyjaśnienia. Pierwszym elementem, który dotyka tej płyty, jest ta stopka. Kolejnym elementem dopiero jest ostrze. No i ta stopka, tak jadąc po tym suchym kartonie, niestety bardzo, ale to bardzo duże tarcie powoduje. Ona zresztą jest już dość znacznie wytarta, a tylko kilka razy boks był próbowany. No bo niestety się okazało w praktyce, że jest to bardzo trudne i powoduje problemy ze statecznością tego narzędzia. Trzeba z nim walczyć po prostu. No i skoro to się kończyło walką, a nie było przyjemne, to odłożyliśmy go gdzieś na bok i po prostu robiliśmy ten pierwszy raz z ręki. No a ostatnio gdzieś właśnie zauważyłem, że można takie kółka do tego zamontować, bo te otwory, które tutaj widzicie, one były tutaj fabrycznie po prostu. No i tak mnie przyszło, jak zobaczyłem, że można kółka kupić, no to wymyśliłem od razu, że trzeba to tam zamontować. Tak więc dzisiaj jest dzień próby i będziemy z tym zaraz lecieć, a tak dla ciekawostki, to właśnie zwróćcie uwagę, no może ten sufit nie jest idealnym przykładem, bo jeszcze nie jest domknięty, ale wkręty to jest właśnie pierwsza rzecz, którą robimy w suchej zabudowie. Zanim zaczniemy spoiny, robimy wkręty.